Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 2:01 i wyruszam na wykopki do Marcza. No hej, jestem już na miejscu. Widzicie, gdzieś księżyc świeci. Marcze w oddali. Zaczynam poszukiwania. No hej, mam jakiś guzik. Zobaczymy, czy jest cały. Tutaj akurat z tyłu oczko jest. Jeszcze ciemno jest, jak widzicie. Gdzieś 20 po czwartej i parę minut. Niestety nic nie widać na tym guziczku. Szkoda. Może coś jest, tak jak są widzę, ale chyba raczej nie. Dobra, szukam dalej. Pierwszy guzik jest. I jest monetka. Zaraz zobaczymy, co to wyszło. 20 groszy z PRL-u. Szału nie ma. I tymczasem wyszła taka klamerka. Jeszcze ciemno jest. Za 10:05. I wyszedł taki kawałek ołowiu. A tymczasem taki jakiś bolec od ciągnika. Już jest jasno, jak widzicie. Jestem za peksikiem na polu. I macham sobie, zobaczymy, co jeszcze dzisiaj wyjdzie ciekawego. Jest łuseczka z Mausera. Było kilka destruktów, ale nie włączałem kamerki. Jest chyba guziczek niemiecki. Tak. Proszę bardzo. Groszek niemiecki. Zobaczymy, czy celutki. Tak, łóżko jest. Proszę bardzo. A peksik daje radę. I odszedłem od groszka kilka metrów, nie wiem, 7-8 i jest coś znowu. Guziczek, ale chyba harcerski, tak mi się wydaje. No i trzeba będzie dzisiaj pójść chyba do kościoła. Jest niedziela. W sumie idę na 9:00. Jakieś święto rodzinne jest, więc idę do kościoła dzisiaj. No i taki krzyżyk znalazłem. I jest czubeczek z pocisku. Trochę wieje, ale w miarę przyjemnie jest. Widać, tutaj ostro padało ostatnio. Tam, gdzie auto parkowałem przy szosie, to w rowach woda stoi. To na polu jest ok. A tak się sobie daje radę już. Raz. Trzy guziki dzisiaj wyciągnął. Więc jest ok. W miarę lekki wykrywacz w porównaniu do mojego Equinoxa z moją cewką 15, to leciutki. Chociaż jak mówiłem, jak dla mnie ta sztyca mogła być dłuższa trochę, bardziej powinna się rozkładać. Ale to tylko takie moje odczucia są. Przy takiej mokrej glebie bardzo się nie zbudza, chociaż jest na maksymalnej czułości. No, tak wygląda moje pole dzisiaj. Do samego lasu.
więc może coś tu wyjść fajnego. Guziki wyszły, to może i wyjdzie jakaś fajna moneta. Póki co tylko PRL wyszedł. Będę miał łańcuch dla psa. Dla Maltańczyka powinien być taki łańcuch. Co mogę powiedzieć o tym Apexie? Bardzo prosty w obsłudze. Tak samo jak te wszystkie żółte gareciki. Do tego słuchaweczki bezprzewodowe. Działa w multi, bardzo fajny wykrywacz. I powiem wam, że bardzo solidnie wykonany. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Proszę bardzo, był krzyżyk, jest medalik teraz. Jestem już w domu. Jak widzicie, za dużo nie nakopałem, ale coś udało się wykopać. Kilka pierścieni okalających, jakieś szrapnelki, kilka łuseczek, czubeczki od pocisków, moneta z PRL-u, jakaś klamerka, niemiecki guzik groszek. To by był fajny guzior, gdyby było widać coś na nim. Coś jest, ale ja nie potrafię tego zidentyfikować tak na 100%. Może jak go się jeszcze pomoczy, doczyści ten guzik, to może coś z niego się zobaczy lepiej, ale co, nic konkretnego, nic pewnego nie widzę na tym guziku. Guzik jakiś harcerski, krzyżyk współczesny, również medalik współczesny, jakiś aluminiowy i tyle. Ogólnie wyjazd krótki, ale Apexik dał radę, widzieliście, że troszeczkę tego wyszarpał. I ogólnie jestem zadowolony z dzisiejszego wyjazdu, jak i z tego Apexa. Taka informacja, pod filmem wstawię link do kanału mojego kolegi Łukasza, który wczoraj rozpakował Equinoxa, którego mu wysłałem z Polski. Bo wiadomo, w Polsce troszeczkę można taniej Equinoxa wyrwać. I Łukasz sobie rozpakował Equinoxa, a dzisiaj poszedł go testować w parku i zobaczycie, co sobie tam wyszarpał w tym parku. Jak mi zadzwonił i pokazał na żywo, co tam wyciągnął, to myślałem, że spadnę z kanapy. Jak to widziałem? No po prostu szczęście ma Łukasz, kolega mój, albo ten Equinox. Ten Equinox, którego mu wysłałem, jakiś szczęśliwy. Chyba będę musiał oddać mu swojego, a wziąć od niego. Nie no, żartuję. Szczęśliwy Equinox i konkretną rzecz dzisiaj wykopał, będąc pierwszy raz w terenie. Dobra, link wstawię pod moim filmem do jego kanału. To będzie jego pierwszy film. Zauważcie, że to będzie jego pierwszy film, od razu taki fan. A więc pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć.